Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Piekary zatytułowanej Nekrozis. Przebudzenie Opętanie Czyta Roch Siemianowski W lochach śmierdziało krwią i bólem. Śmiercią. Może mu się tak zresztą jedynie zdawało. Może czuł tylko zatęchłą wilgoć osiadłą na starych kamieniach. Jednego był pewien. Wdychał ostry, zwierzęcy odór, bijący z ciała człowieka, który trzymał ciężką dłoń na jego ramieniu. Zgniło słodki smród łachmanów i ciała, pokrytego zapewne skorupą zastarzałego brudu. Mężczyzna pchnął go tak mocno, że upadł, boleśnie uderzając kolanami o posadzkę. Nie podnosił się. Nie uniósł nawet głowy, tylko podparł się łokciami. Nie tak ostro, Gred, usłyszał cichy, kobiecy głos, dobiegający od strony, gdzie pod ścianami czaił się mrok. Nie chcemy przecież poranić ani zabić naszego gościa, prawda? W pytaniu tliła się iskierka humoru. Nie moja pani, wybacz moja pani. Tym razem pilnujący go człowiek był pokorny i uniżony. Cieszę się, że mnie odwiedziłeś, panie Trondheim, powiedziała kobieta, i wybacz, że przyjmuję cię w tym miejscu. Ale taki mamy, umilkła na chwilę, zwyczaj dodała. Wielcy ludzie nie muszą prosić o wybaczenie, odparł nie podnosząc wzroku i nie wstając z klęczek. Wielcy ludzie powtórzyła jakby zamyślona dziękuję panie tronheim to miłe choć zapewne nie wszyscy by się zgodzili z podobną tezą wesoła nutka zabrzmiała w jej głosie czekał i już nie odzywał się bo wiedział że do niej należy pierwszy ruch pierwszy i ostatni każdy życie człowieka którego wezwano do kazamat pod Kloldobergen nie było warte złamanego grosza, a raczej warte było tylko tyle, ile zechciała zapłacić za nie pani. Swoją drogą, szczególne miała poczucie humoru, wybierając sobie na siedzibę miejsce o tak strasznej przeszłości i tak przerażającej sławie. — Domyślasz się, dlaczego poprosiłam cię o rozmowę? Zagadnęła uprzejmym tonem, jakby nie wiedziała, że klęczy z pochyloną głową, wpatrzony w wilgotne ciemne kamienie, a kolana zaczynają pulsować mu tępym bólem. Jakby nie wiedziała, że dwóch opryszków porwało go z jego kwatery i założyło mu czarny kaptur na głowę, pod groźbą ostrza sztyletu, każąc milczeć. Nie, pani, odparł, ale czuję się zaszczycony, iż zechciałaś poświęcić mi uwagę. Starał się, by zabrzmiało to szczerze, chociaż gdyby powiedziano mu wcześniej, że takiego właśnie zaszczytu dostąpi, omijałby Claude Bergen łukiem najszerszym z możliwych. I święcie sobie obiecał to na przyszłość, jeżeli w ogóle dana mu zostanie jakaś przyszłość, w co w tej właśnie chwili mocno powątpiewał. — O tak — rzekła z całą pewnością. Nie będę owijała w bawełnę, panie Trondheim. Pragnę skorzystać z Twych zawodowych zdolności i hojnie Cię wynagrodzę, jeśli odniesiesz sukces. Możesz wstać, przyzwoliła. Podniósł się z klęczek, ale nadal nie patrzył w stronę, z której dobiegał głos jego rozmówczyni. Nie sądził, co prawda, aby cokolwiek wypatrzył w ciemnościach, ale nie chciał sprawiać wrażenia, że nawet usiłuje wypatrywać. O pani, mówiono, że potrafi widzieć w mroku, a więc wolał, aby widziała, że ma opuszczoną głowę i oczy skierowane w stronę posadzki. Pokora, cierpliwość i brak ciekawości tylko to mogło go uratować, jeśli w ogóle coś mogło go uratować. Zawodowych zdolności pani zapytał. Jestem jedynie nędznym włóczęgą, usiłującym przeżyć na tym nienajlepszym ze światów. Nie doceniasz się, znowu usłyszał rozbawienie w jej słowach, a to niedobrze, gdyż każdy człowiek powinien znać własną wartość. Tymczasem doniesiono mi o twoich specjalnych, mocno zaakcentowała ostatnie słowo, umiejętnościach. Tronheim poczuł, jak zimny dreszcz przebiega mu od nasady kręgosłupa aż po sam kark. Kiedyś zastanawiał się, czy sformułowanie oblać się lodowatym potem jest prawdziwe. I w tej chwili doskonale już wiedział, że tak. Jest prawdziwe, aż nazbyt. I chcę je wykorzystać, ciągnęła dalej pani, a kiedy wszystko się zakończy szczęśliwie. Nagroda przejdzie twoje najśmielsze oczekiwania. Wierz mi, Tronheim, potrafię nagradzać tych, których uważam za użyteczne narzędzia i nigdy nie zapominam oddanych przysług. Nigdy też nie zapominam zniewak, umilkła na chwilę, no ale to już inna historia, bo ty nie masz zamiaru mnie znieważać, panie Tronheim, prawda? Wolałbym się zabić, rzekł. I słowa te nie tylko zabrzmiały szczerze, one były szczere. Gdyż Tronheim zadałby sobie śmierć w sposób bezbolesny i szybki. Pani nie byłaby zapewne aż tak łaskawa. Bardzo dobrze, roześmiała się. Zaczynam cię lubić, Tronheim. Ale powróćmy do interesów. Mam nadzieję, iż wierzysz, że dotrzymam wszelkich danych ci obietnic. Tak, Trondheim wierzył w to święcie. O pani mówiono różne rzeczy, ale nikt nie mógł jej zarzucić nieuczciwości. Hojnie nagradzała i surowo karała. Choć może słowo surowo nie w pełni oddaje to, co kazała robić z wrogami lub ludźmi, którzy zawiedli jej zaufanie. Będziesz chciał z całą pewnością zadać wiele pytań, i jestem gotowa cierpliwie na wszystkie odpowiedzieć, powiedziała. Pytaj o wszystko, co może pomóc ci w pracy. Odczekał chwilę, zanim zrozumiał, że skończyła, gdyż ostatnim, czego sobie życzył, było wejście jej w słowo. Jestem oszustem, pani, rzekł, przełykając ślinę, bo wiedział, że tylko szczerość może mu pomóc. Chciałem wyłudzić parę groszy i wymyśliłem całą legendę. O, mało nie dodał, której nieopatrznie dałaś wiarę. Ale w porę ugryzł się w język. Znam kilkanaście sztuczek i umiem stwarzać odpowiedni nastrój. Wynajmuję pomocników. Bezwiednie wzruszył ramionami, choć wcale nie zamierzał tego zrobić. To wszystko, pani. Tak, naprawdę, jestem nikim. I bardzo, ale to bardzo chciałbym już wrócić do domu. W jednym kawałku, pomyślał, a potem jak najszybciej opuścić to przeklęte miasto i zapomnieć, że kiedykolwiek w nim byłem i że kiedykolwiek klęczałem na wilgotnych, szarych kamieniach, słysząc w ciemnościach lekko rozbawiony kobiecy głos, który tak samo łatwo oraz uprzejmie wydałby wyrok śmierci, jak i poprosił o kieliszek wina. Ach tak, powiedziała tylko i nie usłyszał w tym tonie gniewu. Ale coś w rodzaju zawodu lub znużenia, może nawet smutku. I to było chyba jeszcze gorsze. Pokornie upraszam o wybaczenie, wymamrotała stróżka zimnego potu, spłynęła mu po kręgosłupie. Był tak przerażony, iż nie czuł nawet upokorzenia. Wybaczenie, powtórzyła smakując to słowo i napawając się jego brzmieniem. Tak, jakby jawiło się nowym pojęciem, które trzeba wpierw poczuć gdzieś w ustach i pod językiem, zanim się je zrozumie. On prosi o wybaczenie. Adler, słyszałeś? Zwróciła się do kogoś, kto musiał stać obok niej, a o którego obecności Trondheim do tej pory nie wiedział. Słyszałem, moja pani. Głos mężczyzny był cichy ale twardy i stanowczy. Nie było w nim nuty strachu i pokory, wibrującej w słowach strażnika Greda. I z całą pewnością w moich, stwierdził z niechęcią Tronheim, bo boję się jak diabli, boję się jak jasna cholera. Jestem jeszcze za młody, aby umierać. Pomyślał o wszystkich kobietach, z którymi jeszcze nie był i o wszystkich pieniądzach, których jeszcze nie zarobił. Poczuł, że niechciane łzy napływają mu pod powieki, kłując niczym ostre ziarenka żwiru. Jak to jest? Widzieć, że ktoś pełza u Twoich stóp? Mieć władzę nad jego życiem i śmiercią? Czy panią to jeszcze bawi? zadał sobie pytanie, wiedząc, że jedynym miejscem, gdzie może je zadać, są myśli. Zawiodłem się na tobie, Trondheim powiedziała z leciutkim westchnieniem. Dzięki niemu stała się jeszcze bardziej kobieca, ale pomimo tego mam w sobie dość poczucia sprawiedliwości, by uznać, że jesteś bez winy. Każdy próbuje jakoś przeżyć. Tronheim znowu opadł na kolana, bo ta pozycja wydała mu się najodpowiedniejsza, kiedy słuchało się smutnego głosu pani. Z trudem powstrzymał szloch, ale została mu jeszcze ta odrobina godności, która szeptała, by nie umierał płacząc. Nie będzie jęczał, krzyczał, ani rozpaczliwie chwytał się nogawic strażnika. Wiedział, że cokolwiek by zrobił jego śmierć nie przetrwa ani w legendzie, ani w pieśni, ani nawet w anegdocie. Za dzień, dwa lub miesiąc nikt nie będzie pamiętał o egzorcyście Trondheimie, które miał pecha znaleźć się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej godzinie. Ale odrobina godności miała być ostatnim prezentem Tronhajma dla samego siebie. Dlatego twoja śmierć nie stanie się odstraszającym przykładem dla innych, dodała. Utopcie go w kanałach. Rzuciła już chłodnym tonem, i Tronheim usłyszał szelest sukni. Widać. Musiała wstać z krzesła, fotela lub tego, na czym właśnie siedziała? Pani powiedział szybko, z trudem dobywając słów, bo krtań miał tak zaciśniętą, jakby ktoś chwycił go za gardło i trzymał mocno. Pozwól jeszcze mów, odparła po chwili, ale tym razem jej suknia nie zaszeleściła. A więc nie usiadła. Najwyraźniej stała w ciemności, być może trzymając dłoń na oparciu fotela. Jaka to była dłoń? Biała dziewczęca o długich, arystokratycznych palcach? Czy nosiła na nich pierścienie? Masywne złote obręcze z kolorowymi oczkami szlachetnych kamieni, a może jedynie jakiś drobiazg, delikatną srebrną żmijkę z maleńką łezką rubinu? A może to były dłonie starej kobiety, pomarszczone z palcami wykrzywionymi artrecyzmem? Bo któż tak naprawdę wiedział cokolwiek o pani? Nie jestem egzorcystą i uzdrawiaczem dostojna, rzekł. To prawda, ale znam się na księgach i piśmie. Studiowałem wiedzę tajemną na Uniwersytecie w Alejandrii. Wolał nie dodawać, że wylano go po trzecim roku, czyli nie dotrwał nawet do połowy studiów. Byłem też asystentem, jednym z asystentów, poprawił się, brata Modlinga z Faret. Znam urzędy i słowa, choć nie mam mocy. Ale może będę mógł pomóc. Bardzo bym chciał pomóc, dopowiedział niemal z rozpaczą. Adler? Zapytała. To nie może zaszkodzić, odparł po chwili doradca pani. Zawsze zdążymy go zabić, jeśli wyrazisz takie życzenie. Panie Tronheim. Znowu usłyszał szelest sukni, więc zrozumiał, że usiadła i rozmowa potrwa dłużej. W myślach rozpoczął dziękczynną litanię do wszystkich znanych bogów. Mogłeś umrzeć lekko bez bólu. Jeśli próbujesz mnie zwieść i kupić sobie tylko parę chwil życia, to zaręczam, iż Adler postara się uprzyjemnić ci ostatnie chwile. Kogo mamy w mieście, Adler? Fokiusa, moja pani. A, Fokiusa. Bardzo dobrze. Fokius jest mistrzem w swoim fachu. Widziałeś kiedyś człowieka, któremu obdarto skórę ze stóp, biegającego po rozżarzonych węglach? Co, Trondheim? Nie, pani, nie widziałem. Miał tak sucho w ustach, że nie mógł nawet przełknąć śliny. I wolałbym nie zobaczyć, jeśli łaska. Módl się więc, żebyś tego nie zobaczył na własnym przykładzie. Roześmiała się. Więc jak? Szybka, bezbolesna śmierć, czy spróbujesz? Spróbuję pomóc pani. Czy mógłbym jednak zadać pytanie? — Tak, tak, pytaj, o co chcesz — odparła. — Dajcie mu krzesło — rozkazała. Rozległy się kroki, potem szuranie i ktoś wyszedł z mroku po lewej stronie. Trondheim wstał z klęczek i przysiadł na skraju zydla. Nadal starał się omijać wzrokiem mrok, z którego dobiegał głos pani. On mi się podoba powiedziała. Wiesz, dlaczego mi się podobasz, panie Tronheim? Jestem zaszczycony, panie, ale nie wiem. Twoje oczy odparła. Nie starasz się patrzeć w moją stronę ani jednego zerknięcia, ani jednego szybkiego, spłoszonego spojrzenia. A więc jednak widziała w ciemnościach gratulował sobie w myślach, że potrafił zachować dyscyplinę pomimo pokusy. Bez sensownej pokusy, gdyż w tym mroku i tak niczego by nie dostrzegł. Zresztą nie sądził, aby poznanie twarzy pani mogło mu wyjść na zdrowie. No dobrze, pytaj: Z Twoich słów pani wnioskuje, iż potrzebujesz egzorcysty. Powiedział i odczekał moment, ale nie zaprzeczyła. To rzadki zawód. I z tego, co wiem, a wiem dobrze, żaden nie przebywa obecnie w mieście. Jednak egzorcystów można znaleźć w Alechandrii, a również w jasnym klasztorze, gdzie oprócz czarodziejek i uzdrawiaczek znajdują się kobiety potrafiące wypędzać demony. Wiedźmy z klasztoru, po raz pierwszy w jej głosie zabrzmiał chłód. Tego mi jeszcze brakowało. A to ciekawe, pomyślał Trondheim. Skąd ta niechęć do czarodziejek? Zwykle ludzie nie obawiali się ich, a wręcz darzyli szacunkiem, bo tak naprawdę mało kto widywał czarodziejki. Najczęściej siedziały w klasztorze i nie wychylały nosa na zewnątrz. Zależy mi na czasie, panie Trondheim, wyjaśniła, a do Alechandrii droga jest długa. Oczywiście posłałam tam ludzi, ale zanim wrócą, może być po wszystkim. Po wszystkim. No cóż, Tronheim zdawał sobie doskonale sprawę, co oznaczają te słowa. Albo manifestacja przybierze trwały charakter i demona nie da się usunąć bez zabicia opętanej osoby, albo demon sam zabije żywiciela. Zresztą bezsensownie, gdyż wtedy będzie musiał wrócić do nieświata i zbierać siły, by szukać następnej ofiary. Ale demony nie postępowały według zasad ludzkiej logiki i zapewne nie za bardzo się nimi przejmowały. Czy wolno mi spytać, jakie są objawy nawiedzenia? Kto jest obiektem? Co jaki czas następuje manifestacja oraz jaki ma przebieg i skutki? Jaki jest stan zdrowia ofiary, jak Hola, hola! zawołała. Nie wszystko naraz, panie Trondheim. Umilkła na moment. Zaprowadźcie go do komnat, rozkazała, i traktujcie z szacunkiem. Pan Trondheim na razie pracuje dla mnie. Trondheim wstał i skłonił się bardzo głęboko. Nadal nie podnosząc oczu w stronę mroku. Znowu usłyszał szelest sukni, a potem jego nozdrzy doszedł mdlący odór, bijący z ciała greda i poczuł na ramieniu jego ciężką dłoń. Chodźmy, panie! W głosie strażnika pojawiła się teraz nutka szacunku. Jednak egzorcysta nie zamierzał zapominać o tym, co powiedziała pani. Pan Trondheim na razie pracuje dla mnie. Na razie! Te dwa słowa były warte zapamiętania. Poza tym, nagle pomyślał, że praca, której miał się podjąć, mogła oznaczać dla niego coś dużo gorszego niż gniew samej pani. Bowiem do tej pory, usilnie starając się bronić życia, nie wziął pod uwagę jednej rzeczy. Ktoś z najbliższego otoczenia jego nowej pracodawczyni został opętany przez demona. A demony. Mają to do siebie, iż bardzo nie lubią egzorcystów. A jeszcze bardziej, nie lubią ludzi, którzy nie posiadając odpowiednich zdolności ani odpowiedniej wiedzy, ośmielają się tychże egzorcystów udawać. Trondheim nie miał żadnych złudzeń co do swoich kwalifikacji i poziomu wiedzy. Był człowiekiem na tyle inteligentnym, iż potrafił właściwie oceniać siły. Mógł mieć tylko nieśmiałą nadzieję, że w rzeczywistości nie chodziło o demona, lecz o jakieś zaburzenia psychiczne, które mógłby wyleczyć, przekonując pacjenta do własnych zdolności i odprawiając odpowiednio efektowne rytuały. Czasami sama wiara w skuteczność lekarza wystarczała za lekarstwo. Jednak jeśli faktycznie Osobę, o której mówiła pani, opętał demon, sprawa stawała się dużo poważniejsza. Trondheim ufał, że poradzi sobie z małym, złośliwym poltergeistem pierwszego kręgu, być może nawet zaplątanym w rzeczywistym świecie demonem drugiego kręgu. Z nimi radzili sobie nawet ludzie bez specjalnego przeszkolenia. Wystarczała tylko odpowiednio silna wola. Ale. Co się stanie, jeśli ciałem obiektu zawładnął prawdziwy possessor? Któryś z potężnych wysysaczy dusz, złakniony odwiedzin w ludzkim uniwersum i gotowy bronić się za wszelką cenę przed wygnaniem do zimnych pustkowi nieświata? Wtedy Trondheim mógłby się tylko zastanawiać. Czy seans z wprawnym w sztuce katowskiej mistrzem Fokiusem nie byłby jednak lepszym rozwiązaniem niż rozzłoszczenie demona? Opaskę zdjęto mu dopiero, kiedy weszli do komnaty. Zamrugał przyzwyczajonymi do ciemności oczami, bo w środku było naprawdę jasno. Na rzeźbionym blacie stołu, biurku i sekreterze stały wysmukłe, siedmioramienne kandelabry z długimi, białymi świecami, Płaczącymi grubymi kroplami wosku. W kominku płonęły brzozowe polana, a tuż obok niego stał ogromny, wyściełany adamaszkiem fotel. Siadajcie, panie Trondheim, rzekł ktoś, i Trondheim zobaczył, że obok niego stoi szczupły mężczyzna o długich, opadających na ramiona włosach. Od niego przynajmniej czuć było zapach ciężkich perfum. A nie odór niemytego ciała. Mężczyzna był dostatnio ubrany w haftowany srebrem czarny kaftan i buty ze srebrnymi zapinkami. U pasa kołysał mu się sztylet z rękojeścią oraz pochwą zdobionymi drogimi kamieniami. Nazywam się Teobald, panie Tronheim, powiedział uprzejmym tonem, będę się wami opiekował. Za drzwiami, powiódł dłonią, jest wasza sypialnia. Jednak Uprasza się, abyście nie próbowali opuszczać tych dwóch komnat. Jeśli macie jakieś życzenia dotyczące posiłków, z przyjemnością je spełnię. To samo dotyczy ksiąg, jeśli takowe będą potrzebne. Dziękuję. odparł Trondheim i z ulgą opadł na fotel. Od kominka biło przyjemne ciepło, a ogień figlarnie tańczył między brzozowymi polanami. Trondheim uśmiechnął się do własnych myśli. Ale zaraz zrobiło mu się nieswojo, kiedy zdał sobie sprawę, że przy tym ogniu można się zarówno grzać, jak i można w nim rozpalić potrzebne katowskiemu mistrzowi narzędzia. — Ciekawe, czy kiedyś jeszcze będę mógł patrzeć w ogień bez wyobrażania sobie, że w żarze biegają ludzie, którym zdarto skórę z podeszew stóp? — zadał sobie w myślach pytanie. — Będą mi potrzebne księgi. Rzekł głośno, wszystkie, jakie znajdziecie w moim domu. Te już przyniesiono, odparł Teobald. Czy coś jeszcze. Mm, nie mam zbyt wielkiej pracowni, powiedział Tronheim, lecz znajdują się w niej pewne odczynniki, zioła, poświęcone gromnice i kreda z Alejandrii. — Wszystkie wasze rzeczy zostaną spakowane i przeniesione. Są też pewne dzieła, dodał po namyśle egzorcysta ale nie sądzę, abyście je dostali. Proszę przygotować spis, przerwał mu opiekun. Inkaust, papier i pióra znajdziecie w sekreterze. Przygotuję. Trondheim podniósł się z fotela. Zaraz przygotuję. A kiedy będę mógł porozmawiać z panią? Pytanie przyszło mu nadspodziewanie łatwo, choć myśl o rozmowie z tą kobietą napełniała go strachem. Strach? To za mało powiedziane. Wiedział, że pani może bez drgnienia powieki i wyrzutów sumienia kazać go zabić albo torturować, a potem zjeść kolację przy świecach i. No właśnie, i co? Co robi pani, kiedy nie zajmuje się sprawami swej organizacji? Ucztuje w gronie przyjaciół? Oddaje się najwymyślniejszym seksualnym perwersjom? Schodzi do piwnic i słucha jęków torturowanych więźniów? Czyta ta księgi haftuje lub tka, Poluje za miastem, tak jak większa część bogatej szlachty? A może po prostu na nic nie wystarcza jej już czasu? Na nic, poza planowaniem dalszych zbrodni. Nie wiem, odparł Teobald. Sądzę, że niebawem mam zaczekać? Tak, proszę. Tronheim otworzył sekreterę i wyjął buteleczkę z czarnym inkaostem. Dobrze wyostrzone pióro i kartę pergaminu usiadł przy biurku na wysokim krześle ozdobionych poręczach włożył do ust lewy kciuk odruch który pozostał mu z dzieciństwa i który zawsze dawał znać o sobie gdy Trondheim nad czymś się poważnie zastanawiał a potem zaczął pisać kusiło go by wymyślić kilka nigdy nieistniejących pozycji Zawsze byłaby to jakaś wymówka, kiedy przyszłoby co do czego, ale potem uznał, że igranie z panią i próba oszukiwania jej są tak samo bezpieczne jak spacer po sparciałej linie nad przepaścią. Jak na razie starał się być bezwzględnie szczery i nie ma co ukrywać, wyszło mu to na zdrowie. Zapisał więc tylko takie tytuły, o których wiedział, że istnieją. Dwa z nich były co prawda tylko luźno związane z tematem egzorcyzmów, ale za to należały do takich rzadkości, że Tronheim nie mógł odmówić sobie nadziei na choćby zobaczenie tych woluminów. Kiedy skończył, posypał inkaust piaskiem i złożył pergamin na pół. Nie sądzę, byście to zdobyli, rzekł, ale jeśli się uda, tym lepiej. Teobald przyjął pergamin z pobłażliwym uśmieszkiem na ustach. Jeśli ktokolwiek w mieście posiada te księgi, jutro wy będziecie je mieć na stole. Powiedział, a Trondheim wbrew rozsądkowi natychmiast mu uwierzył. W końcu jakież miał prawo podejrzewać, że dla pani istniały rzeczy niemożliwe. Skoro od lat władała całym podziemnym światem Klodbergen, a i głośno i cicho mówiło się, że nawet margrabia jest na jej żołdzie. Nie mówiąc o burmistrzu, rajcach oraz Straży Miejskiej. Odpocznijcie teraz, rzekł Teobald. Prześpijcie się, czy co? Bo czeka was ciężki dzień. Tronheim dawno nie spał w tak wygodnym łożu i tak miękkiej pościeli. Wyśmienite wino o korzennym aromacie ukołysało go do snu. Ale nie był to bynajmniej sen spokojny. I trudno zresztą spać spokojnie, kiedy jest się jedynie szalbierzem oraz oszustem, mającym za zadanie pokonać demona nękającego osobę bliską pani. Sny Trondheima były pełne koszmarów. Jakieś czarne postaci wrzucały w żar ludzi o obdartych stopach, ktoś tańczył na węglach i skarżył się, że nogi nierówno mu się przypiekają, a ktoś inny podlewał ogień gęstym winem w kolorze krwi. W tym koszmarze nieustannie pojawiała się napuchnięta twarz o skórze pełnej napęczniałych bąbli, spod których ciekła żółta, śmierdząca ropa. Kiedy jeden z bąbli wytrysnął zalewając twarz Trondheima cuchnącą mazią, mężczyzna obudził się z krzykiem i poderwał głowę z poduszki. Zły sen, panie Trondheim? usłyszał głos. Tym razem pozbawiony znanej już nutki wesołości. Zamarł, a potem drżącą dłonią otarł pod z czoła. Powstrzymał się, by nie spojrzeć w stronę, skąd dobiegały słowa. Chociaż w komnacie panowała absolutna ciemność. Nie dostrzegł nawet własnych palców, którymi przed chwilą przetarł powieki. — Tak, pani — odparł cicho. — Koszmar. — Tu często ludziom śnią się koszmary — powiedziała zamyślona. Coś jest w tych ścianach, coś bardzo złego, panie Trondheim. Coś pradawnego, coś co spało i obudziło się z chęcią na nowe życie. Trondheim słuchał jej spokojnego, monotonnego głosu i po kręgosłupie przebiegły mu ciarki. Poczuł, że ramiona ma pokryte gęsią skórką. Wiesz, gdzie jesteśmy, prawda? Zapytała. Znasz historię Claude Bergen? Czy zło mogło przetrwać? Nie, powiedział i przełknął głośno ślinę. Nie wierzę w to dostojna pani. Zbyt wiele lat upłynęło, by pozostał po nim choćby ślad. Jeśli rzecz jasna myślimy o tym samym, zastrzegł się. Mieli tu swoją akademię, mówiła, jakby nie słyszała jego słów. Odprawiali mroczne rytuały. Składali ofiary ze zwierząt i ludzi, prowadzili w laboratoriach badania tak straszne, że nie została po nich nie tylko pamięć, ale nawet wspomnienie tej pamięci. Przecież tak było, panie Tronheim, prawda? Prawda, przyznał, ale byli tylko ludźmi wasza łaskawość złymi, okrutnymi, znającymi potęgę mrocznych sił. Ale tylko ludźmi. I zabito ich, wszystkich, nawet oni nie mogli przetrwać wieków. Jasny klasztor zwyciężył, raz na zawsze. Nic nie jest raz na zawsze, odparła z nutą smutku. Przeszło mu przez myśl, jaką grozę musieli budzić przed wiekami dawni mieszkańcy tej budowli, skoro nawet pani mówiła o nich z lękiem. Ta sama pani, która rządziła, Klauda Bergen twardą ręką i nie byłaby najmniej znana z litościwego charakteru. Pytała go, czy zło przetrwało. Owszem, odpowiedziałby, gdyby był samobójcą. Zło przetrwało dzięki ludziom takim jak ty. Dzięki ludziom, którzy każą zrywać ofiarom skórę ze stóp i tańczyć w żarze. W czym jesteś lepsza od adeptów mrocznej sztuki? Ciekawe. Jak długo przeżyłby zadawszy podobne pytanie? A może jego śmiałość i szczerość spodobałyby się pani? Nie zamierzał jednak próbować, gdyż i tak balansował na granicy życia i śmierci. Skąd więc te sny? Skąd lęk, który wielu ogarnia, kiedy samotnie staną nocą w pustej komnacie? Skąd jęk, lament i płacz murów? Skąd nieznane, bluźniercze szepty, dobiegające zewsząd i znikąd? Od pewnego czasu, coraz silniej, coraz potężniej. Wyobraźnia, odparł tak cicho Trondheim, że sam ledwo się usłyszał. A może pamięć zawarta w ścianach? dodał już głośniej i pewniejszym tonem. Bezbronna. Niczym obraz lub rzeźba. Dawne chwile i słowa zatopione w murach, jak muchy w bursztynowej żywicy. Może zgodziła się po chwili a może nie? Zbyt długo czekałam, by wyjaśnić to wszystko zbyt długo lekceważyłam ostrzeżenia. Powinnam wcześniej posłać po egzorcystów z Alejandrii może nawet powiedzmy z jasnego klasztoru tak jak mówiłeś. A teraz. — Zostałeś mi ty, szalbierz, fałszywy egzorcysta i sprzedawca talizmanów. Zabawne, prawda? — Pozwolę sobie — znowu ślina napłynęła mu do ust — wyrazić odmienne zdanie, pani. Żałuję, że kiedykolwiek ośmieliłem się zakłócić spokój mieszkańców Clodobergen. Powiedział szczerze, co myślał i wiedział, że ona nie może się poczuć urażona — Musiała zdawać sobie sprawę z faktu, że jej towarzystwo jest ostatnim czego życzyłby sobie spokojny człowiek, pragnący jedynie w pokorze zarobić na miskę strawy. Tak, odparła po chwili. Sądzę, że naprawdę żałujesz. Wierzysz w przeznaczenie, panie Trondheim? — Nie, odrzekł. Wierzę w splot okoliczności ale nie w przeznaczenie, nie w bogów czy Boga, którzy kierują ścieżkami naszego życia. Wierzę, że mamy wolną wolę, ograniczoną, ale wolną w tymże właśnie ograniczeniu. Roześmiała się smutno. Tronheim podciągnął wyżej kołdrę, bo zdawało mu się, że w komnacie robi się coraz zimniej. Jesteś filozofem, panie Tronheim. Stwierdziła bez ironii. Być może, gdyby czas i okoliczności były inne, porozmawialibyśmy o filozofii, o życiu, o nieszczęsnych lub szczęsnych przypadkach, kierujących nasze kroki na te, a nie inne drogi. Zapewne, pomyślał zgryźliwie, właśnie takie było marzenie mojego życia. Rozprawiać o filozofii z najbardziej bezwzględną i najbardziej tajemniczą przestępczynią w Klodobergen. To równie ekscytujące, jak znaleźć jadowitego węża pod poduszką. Pomożesz mi, prawda? Zapytała po chwili. Tak, pani, odrzekł, i wyobraźnia ukazała mu widok człowieka tańczącego w męce, na żarzących się węglach. Nie obawiaj się mnie, powiedziała, jakby czytając w jego myślach. Nie chcę, by strach paraliżował twoje sądy i działania, by pozbawił cię umiejętności, które, jak mówisz, i tak nie są zbyt duże. Przyszłam ofiarować Ci dar, panie Trondheim. Kiedy usłyszał te słowa, nagle przyszło mu do głowy, że za chwilę usłyszy szelest zdejmowanej sukni i w ciemnościach obok siebie poczuje nagie ciało pani. Wzdrygnął się, choć przecież nie wiedział, czy w rzeczywistości. Nie jest piękną, młodą kobietą, której kunszt i uroda mogą sprawić rozkosz mężczyźnie. Ale potem zdał sobie sprawę, że przecież nie może chodzić o to. I rzeczywiście, nie chodziło. Oddaję ci twoje życie, powiedziała. Staraj się uratować drogą mi osobę, a spełnię każde twoje życzenie. Jeśli zawiedziesz. Wygnam cię z miasta i nigdy nie wolno ci będzie wrócić do Klaudobergen. Ale zachowasz życie oraz zdrowie. Dziękuję pani. Szepnął, chociaż szczerze wątpił, by spełniła obietnicę. Chciał jednak ufać, iż w razie niepowodzenia pozwoli mu przynajmniej umrzeć szybko i bezboleśnie. Chyba, że jej rozpacz będzie tak wielka, iż żal serca ukoi jedynie męka Trondheima. Nie dziękuj, odparła chłodnym tonem. Nie miłosierdzie ani sympatia kierują moimi słowami. To tylko rozsądek, panie Trondheim. Gdyby rozsądek podpowiadał mi, że lepiej wykonasz zadanie, kiedy cię oślepie i wykastruje, już teraz byłbyś oślepiony i wykastrowany. Tronheim splótł palce, aby nie dostrzegła, że zadrżały mu dłonie. W komnacie było ciemno, ale wierzył przecież, że pani potrafi widzieć w ciemnościach. Była zapewne przyzwyczajona, że okazywano jej lęk. Lecz Trondheim nie przywykł, by kogokolwiek bać się aż tak bardzo. Wiem jednak, kontynuowała łagodniejszym tonem, że działając bez strachu będziesz działał skuteczniej i pewniej. Jakiż miałabym cel, by wpierw przerazić cię niemal na śmierć, a potem wymagać, byś wzniósł się na wyżyny swego kunsztu? Wiem, że praca egzorcysty wymaga skupienia, wiary i mądrości. I mocy dostojna. Ośmielił się jej przerwać szybciej, niż zdążył pomyśleć, co robi. Nie pogniewała się jednak, a ja nie mam mocy. A czym jest moc? zapytała z prawdziwą ciekawością. Wiesz to? Jest. Jest szukał odpowiedniego sformułowania. Jest winem w dzbanie, mieczem w pochwie. Widząc dzban, pani nie umiesz powiedzieć, czy jest w nim wino, czy też nie. Ale dzban, gdyby czuł i myślał, potrafiłby to poznać. A więc jesteś tylko pustą, bezużyteczną skorupą. Czy w jej głosie znowu pojawiła się żartobliwa nutka, czy tylko mu się wydawało? Nie był pewien, gdyż jej słowa za mocno go zraniły, mimo iż zdawał sobie sprawę, że sam nie ująłby tego lepiej. — Jak więc mogłeś służyć egzorcyście? Mówiłeś prawdę, Trondheim? — Pani, mówiłem prawdę — rzekł szybko, starając się wykrzesać z siebie jak najwięcej entuzjazmu. — Służyłem bratu Modlingowi, fareje przez cztery lata, zanim nie zdecydowałem się pójść własną drogą. Na co przydawał mu się ktoś nieposiadający mocy? Zapytała podejrzliwie. Tronheim pluł sobie w brodę, że rozpoczął dyskusję na temat mocy, jej braku oraz zalet jej posiadania. Brat modling wyganiał demony wraz z dwoma starszymi asystentami, którzy wspomagali go w modlitwie. Ale rytuały są długie i skomplikowane dostojna. Ktoś musiał również przyrządzać ziołowe mieszanki, palić kadzidła oraz rysować mniejsze symbole. Poza tym przy wypędzaniu demonów liczą się nie tylko moc i modlitwa, lecz siła woli uczestniczących w egzorcyzmach osób. Im więcej wierzących wspiera egzorcystę, tym słabszy staje się demon a myśmy całym sercem wierzyli w brata Modlinga, bo też nie słyszano, by kiedykolwiek zawiódł. — Ach, tak — powiedziała i zamyśliła się. — Dziękuję, panie Trondheim, za te cenne objaśnienia. W słowach nie wyczuł szyderstwa. — Pani, wybacz mą śmiałość, ale czy mogę zadać pytanie? — Pytaj, panie Trondheim — odparła po chwili. — Czy mógłbym kiedyś... Zobaczyć twoją twarz? zapytał, zastanawiając się, skąd znalazł tyle odwagi i skąd do głowy przyszło mu tak aroganckie oraz pozbawione sensu pytanie. Dlaczego? spytała nie dziwiąc się jego prośbie. Aby dokonać konfrontacji wyobrażeń z rzeczywistością, odparł. Wiedza nie jest dobrem samym w sobie, panie Trondheim, powiedziała spokojnie. Uważajcie na pytania, które zadajecie, gdyż możecie usłyszeć odpowiedź. Westchnęła lekko. A teraz ty odpowiedz na moje pytanie: czemu nie chcesz umrzeć? Mógł odpowiedzieć na wiele sposobów. Stwierdzić, że w życie człowieka wpisany jest instynkt samozachowawczy, że trzeba żyć, by pomagać innym że należy cieszyć się radościami codziennego dnia, że życie jest darem od Boga lub bogów, darem z którego nie wolno rezygnować bez oporu. Zamiast tego rzekł. Gdyż nigdy nie ogarnął mnie płomień, pani odpowiedział i żyję tylko nadzieją, że kiedyś to się zdarzy. Cisza, która przebrzmiała po jego słowach, przeciągnęła się niemal w nieskończoność. Trondheim nie sądził, aby zrozumiała, co powiedział, ale ważny był fakt, iż udzielił absolutnie szczerej odpowiedzi. To przekonujący powód, by żyć, stwierdziła w końcu. Zaszeleściła suknia, więc domyślił się, że wstała. -Śpij teraz. Jutro Teobald odpowie na wszystkie Twoje pytania. Dobranoc, panie Tronheim. Musiała lekko stawiać stopy, bo nie usłyszał kiedy odchodziła. Tylko po chwili cichutko skrzypnęły drzwi. Położył się i naciągnął kołdrę pod brodę. Wszystkie twoje pytania, powtórzył w myślach. Chciałbym się dowiedzieć, czy jutro będę jeszcze żył. Obudziły go głosy dobiegające z sąsiedniego pomieszczenia i hurkot przesuwanych mebli. Uniósł się na łokciach i przetarł zaspane oczy wierzchem dłoni. W komnacie panowała jednak nadal całkowita ciemność. Więc skrzesał ogień i zapalił świecę w stojącym u wezgłowia kandelabrze. Teraz dopiero, przy migotliwym blasku płomieni, zobaczył, że spod ciężkich drewnianych okiennic nie prześwitują promienie słońca. Wstał i siłował się przez chwilę z żelaznymi zasuwami. Wreszcie otworzył okiennice. Tylko po to, by zobaczyć za nimi mur z czerwonej cegły. Ha! powiedział sam do siebie. Nie miał pojęcia, gdzie się znajduje. Czy była to główna kwatera pani? Jej sztab dowodzenia? Pałac? Czy przebywał w Lochach? Czy też wręcz przeciwnie, w Wieży? Usiłował sobie przypomnieć, jak wygląda kompleks budynków, wzniesiony na miejscu dawnej siedziby nekromantów, ale zbyt słabo znał Klodbergen. Zresztą wiedza o tym, gdzie się znajduje, niewiele by mu dała, gdyż liczyła się tylko jedna rzecz: Jak uratować głowę z opresji? Nieważne, czy są to podziemia, czy wieża, czy pałac, droga prowadząca do wyjścia, a co za tym idzie do bram Klaudobergen, które Trondheim miał jeszcze nadzieję kiedyś przekroczyć, wiodła tylko przez spełnienie woli pani. Trondheim zastanawiał się. Czy zeszłej nocy? Mówiła szczerze. Czy rzeczywiście w razie niepowodzenia znajdzie w sobie tyle litości, by puścić go wolno? Śmiał w to wątpić. Ból i rozgoryczenie spowodowane utratą bliskiej osoby będą zbyt wielkie, aby znaleźć w sercu litość dla małego oszusta. Przynajmniej mógł ufać, że ofiarowana mu śmierć będzie szybka i bezbolesna. Choć wcale nie zamierzał umierać i nie zamierzał się poddawać. Póki serce bije w piersi, póty jest nadzieja. Tak mówią i dobrze mówią. Otworzył drzwi sypialni i w gabinecie zobaczył poznanego wczoraj Teobalda oraz dwóch pomocników. Na podłodze, równo i pieczołowicie poukładane, leżały sprzęty oraz magiczne przedmioty pochodzące z pracowni tronheima Część Faktycznie miała w sobie ociupinkę magii. Kreda pochodziła z Alejandrii i była poświęcona przez tamtejszych kapłanów. Grube jak męskie przedramie, żółte, woskowe gromnice zostały wytopione w alehandryjskiej świątyni i pobłogosławione. Natomiast nic nie wart był komplet amuletów oraz talizmanów. A srebrne obręcze do pętania demonów w rzeczywistości były jedynie posrebrzanymi falsyfikatami. Lecz Trondheim nie miał najmniejszego zamiaru kogokolwiek pętać. Mógł tylko żywić nieśmiałą nadzieję, że słaby demon zechce wynieść się z ciała obiektu. Bo nie przypuszczał, aby potrafił uwięzić nawet pierwszopoziomowego mieszkańca nieświata. W końcu inna to sprawa spłoszyć szczura, a inna schwytać go i zamknąć w klatce, prawda? Kto w ogóle pamięta, że kiedyś istnieli ludzie potrafiący zmuszać demony do posłuszeństwa? Pomyślał Trondheim. Przecież nawet Modling Sfare, człowiek potężnej wiary i niewzruszonych zasad, nie ośmieliłby się korzystać z mocy najsłabszego z demonów. I nie tylko dlatego, by nie skazić duszy obcowaniem z nieczystą istotą, a ze zwykłego lęku, iż cała rzecz wymknie się spod kontroli. Witajcie, rzekł serdecznym tonem Teobald. Zaraz przyniosą Wam śniadanie. Patrzcie, dodał wskazując palcem w kąt pokoju, gdzie piętrzył się równy stos ksiąg. Zdobyliśmy wszystko, czego pragnęliście jej dostojność kazała powiedzieć, że jeśli wasze zamysły się powiodą, wszystko należeć będzie do was. Gruszki na wierzbie pomyślał Trondheim, ale nie mógł się powstrzymać, by nie kucnąć przy księgach i nie zerknąć na tytuły. Faktycznie, w stosie znajdowały się nie tylko tomy wyniesione z jego własnej kwatery, ale również wszystko co zamówił ze wzruszeniem wziął do rąk rozprawę o uzdrawianiu ciała. Brata Althausa zgotam. Książka była zupełnie niepotrzebna przy wypędzaniu demonów. Ale za to jaki rarytas podobno na całym świecie istniały tylko dwa egzemplarze jeden w jasnym klasztorze i jeden w alehandryjskiej Akademii. Krążyły tu i tam mniej lub bardziej udolne kopie albo odpisy tej pozycji. Ale oto w rękach Tronheima znalazł się jeden z antycznych oryginałów. Trzeci na świecie? Skąd go mogli wziąć? A może tak naprawdę książki pochodziły z biblioteki pani? Cóż w końcu mógł wiedzieć o jej pasjach? Może była miłośniczką wiedzy i w przerwach między knuciem intryk a mordowaniem zajmowała się poznawaniem dzieł starożytnych autorów? Panie Tronheim, Głos Teobalda wyrwał go z zamyślenia. Już, już! oderwał się od tomów i podniósł z Wybaczcie, ale to wielkie wzruszenie widzieć tak cudowne księgi, trzymać je w dłoniach. Ach, nawet sobie nie wyobrażacie. Teobald uśmiechnął się leciutko, samymi kącikami ust. I Trondheim mógł się założyć, że zamiłowanie do wiedzy nie było jego zdaniem rzeczą, którą należało się chlubić. Kaprysem i fanaberią. Theobald pstryknął palcami. Jego dwaj pomocnicy opuścili komnatę, zamykając za sobą drzwi. Mężczyzna rozsiadł się w fotelu. — Jestem, by udzielić wam wszelkich wyjaśnień — powiedział na temat tego opętania. — Czy dobrze usłyszałem wątpliwości w waszym głosie? Trondheim podsunął sobie zydel, zastanawiając się, kiedy służba przyniesie posiłek. Nie miał też ochoty rozmawiać bez śniadania, ale widać najpierw miała być praca, a potem przyjemność. Wątpliwości powtórzył Teobald. Może za dużo powiedziane, ale jako specjalista wiecie na pewno lepiej ode mnie, że to, co mylnie bierzemy za opętanie, bywa czasem. Urwał i Trondheim zauważył, że jest trochę zakłopotany. Obłąkaniem? Poddał. Staramy się nie używać tego słowa, chrząknął Theobald, Choć być może opisuje ono problem w pewnym stopniu. Zacznijmy od początku, bo ja nic nie wiem. Trondheim splótł palce. Jakie są wiek i płeć obiektu? Obiektu mężczyzna skrzywił się z wyraźną niechęcią. Starajcie się nie używać tego słowa, panie Trondheim. Dziewczynka ma dziewięć lat kontynuował nie zwracając uwagi że tronheim gorliwie mu przytaknął wesoła żywa ciekawa świata mądra miała najlepszych preceptorów jakich można znaleźć kiedy doszło do pierwszej manifestacji miesiąc temu rzekł teobald wzdychając rzuciła się na swoją nianię i podrapała jej twarz krzyczała przerwał na chwilę jaki to był krzyk panie tronheim nie dziecka, o nie! Gardłowy, chrapliwy, gruby, jak rzężenie. Nie mogłem tego słuchać. Zmiany na twarzy? Zmiany na twarzy? Jego uśmiech teraz przypominał grymas. Panie Trondheim, jej twarz zmieniła się, jakby założyła maskę. Oczy rozjarzyły się żółtym blaskiem, a źrenice stały się pionowe i poszerzyły niczym u kota. Trondheim silniej zacisnął dłonie objawy były dokładnie takie jak przy opętaniu. Coś jeszcze? mówiła w innym języku zresztą może to był tylko bełkot, ale te słowa ja ich nie rozumiałem. Teobald patrzył gdzieś w kąt pokoju i z wyraźną niechęcią przywoływał wspomnienia: brzmiały jak bluźnierstwa. Jak przekleństwa. Słyszałeś je i wiedziałeś, że chciałbyś zatkać uszy. Wyraźnie się wzdrygnął, a potem rozejrzał wokół. Macie tu jakieś wino? A macie, sam przecież przyniosłem. Sięgnął do szafki i wyjął butelkę oraz dwa rżnięte z kryształu kieliszki na smukłych nóżkach. Nalał wino, a Tronheim zobaczył, że dłoń ma spokojną i pewną. Przyjął od Teoballa kieliszek i umoczył usta. Mówcie dalej, proszę, powiedział.